Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zobaczymy partię graną przeze mnie w sieci 20 lat temu w Memoriale Gilmana. Moim przeciwnikiem był Hindus Krishna Prabhakar. Nie wiem, czy tak się mówi, tak się pisze. Grałem białymi. Graliśmy obronę Nimcowicza. Obronę Nimcowicza, czyli jeden z moich ulubionych debiutów, które gram. Biały d4, skoczek f6, c4, e6, skoczek c3. O, właśnie tak wygląda obrona Arona Nimcowicza, wybitnego myśliciela szachowego sprzed 100 lat. Tu czarnopolowy goni chce bić konisia, czyli czarne oddają czarne pola, biorą białe pola. I odwrotnie. E3. Posunięcie wprowadzam do praktyki przez Akibę Rubinsteina. Widzimy, że goniec nie rwie się na przestrzeń. Generalnie po d4 trudno znaleźć pole dla tego gońca. Jest to jeden z kluczowych problemów prawie każdego wariantu debiutowego po d4. Goniec d3, c5. C5 jest dobry, równo w partii było a5. Jak wiemy, a5, znaczy d5, przepraszam, d5 rozwiązuje problem zdublowanych pionków, więc można zagrać a3. Goniec bije c3. W szóstym ruchu czarne oddają parę gońców. W szóstym ruchu czarne oddają parę gońców. B, c3. Tutaj można bić na c4. Można zagrać c5. Można zagrać c6. Można grać różnie. Obrona Nimcowicza ma do siebie to, że czarne mają olbrzymie bogactwo wyboru planów. E5. O, taki ostry ruch. Pozornie nie jest takie rewelacyjne. Chociaż grano tak kiedyś. Petursson Westerinen. Westerinen, taki fiński szachista. Chyba najlepszy fiński szachista mi znany. Grywał z wybitnymi szachistami. W szachy trzeba grać prosto. CD5. Rozwiązujemy problem. Nie oddajemy pary gońców. Hetman D5. F3. Może by nie można zagrać skoczek F3, bo spotka nas niemiła niespodzianka i tak mile partia zaczęta natychmiast się skończy. Bo przewaga figury to jest wygrana. F3. Jak widzimy, białym brakuje tych dwóch pionków, a czarnym brakuje tych dwóch pionków. Można powiedzieć, że w centrum białe mają więcej pionków. Takie centrum nazywamy ruchomym. Nic dziwnego, że czarne podrywają centrum. Skoczek e2. Trzeba kończyć rozwój. Skoczek d4. W efekcie wymian, które czarne przeprowadziły, białe mają troszeczkę lepszy rozwój, jednego piona w centrum więcej. Skoczek bd7. Trzeba zroszować. Skoczek c2. Dać gońca czy nie? A gdzie odejść gońcem? Gońcem odchodzimy technicznie względem, gdzie goniec będzie odbierał skoczkowi cztery pola. Mówimy, że goniec stoi technicznie względem skoczka c5. B6. No E4, pora otworzyć gońca i próbę realizować przewagę swoich pionów. Pionów E i pionów E. Hetman H5.
Wieża F2. Goniec D7. Goniec F4. Wieża AC8. Wieża D2. Jest kontynuacja mobilizacji figur. Wieża FE8. Wieża C1. Król H8. Skoczek E2. Białe otwierają linię, chcą tu zrobić małe Kenshin. Wisi, nie chcą oddać czarnopolowego gońca. Goniec się wycofuje. Hetman C5. Hetman pozornie idzie pod baterię. Nie można tego wykorzystać. Goniec nie ma gdzie skutecznie odskoczyć. Wyganiamy hetmana. Goniec B3. Z dwukrotnym atakiem na gońca. Gońca trzeba jakoś obronić, na przykład odciągnąć hetmana z linii D. Wieża C8. I hetman broni piona A3. Goniec A4. Wymieniać gońca czy nie? Nie. Chcemy mieć parę gońców. Skoczek D7. Skoczek do centrum. Skoczek bije D4, wieża bije D4. Pozycja się uprościła, pozornie się nie dzieje. Hetman G5, wieża C4. Panuje, teraz się zastanowimy chwilę. Panuje powszechny pogląd, że hetman lepiej współpracuje ze skoczkiem niż hetman z gońcem. Nie jest to pogląd ani prawdziwy, ani błędny. Zależy od sytuacji. Hetman lepiej współpracuje ze skoczkiem, gdy skoczek w danej pozycji jest lepszą figurą niż goniec. A hetman lepiej współpracuje z gońcem, gdy goniec jest lepszą figurą niż skoczek. Po pierwsze, goniec czarnopolowy jest gońcem niezwykle aktywnym. Strzela na dwa skrzydła. Po drugie, skoczek nie ma punktów oparcia w centrum. Nawet na C5 nie będzie stał stuprocentowo stabilny. Piony są asymetryczne. Przy asymetrycznych pionach goniec jest lepszy od skoczka, para gońców jest lepszych od skoczka. Białe mają w tej pozycji dużą przewagę. Dużą. Nawet można powiedzieć, że jest to praktycznie wygrana pozycja. Praktycznie to znaczy, że białe wygrają. Potem w analizie znajdziemy wzmocnienie gry czarnych, które uratuje ich przed porażką natychmiastową i po dalszej grze kontynuowane od miejsca przerwania. Znowu białe wygrają i znowu wzmocnimy grę czarnych i my kontynuując, znowu białe wygrają. Białe wygrywają powolutku, spokojnie, poprzez poprawianie pozycji swoich figur. Skoczek E5. Napad na gońca. Gdzie zagrać gońca? Ano gońcem trzeba zagrać technicznie, jak to dziś mówiliśmy. Goniec technicznie odbiera czarnemu skoczkowi 4 pola. Jeszcze raz pokażę, tu się robi niewygrywające posunięcie, czyli likwidujące grę skoczka, albo przynajmniej gońcu H6. Osłabienie, zresztą przy takim układzie gońców pionki należy stawiać na czarne. Hetman na C3. Ten powinien chodzić po czarnych, a ten po białych. Skoczek G6. G3. Nie puszczamy skoczka na F4, ani na H4. Musimy królowi zrobić miejsce, żeby miał się możliwość chowania przed szachami. Hetman D8. Hetman tu nic nie może. F4. Podciągamy piony, żeby albo uzyskać wolniaka, albo osłabić pozycję króla.
skoczek E7. Czarny drepcze w miejscu. Inne posunięcia nie są ani gorsze, ani czarne. Po prostu pozycja jest tego typu, że biały może wzmacniać pozycję. Propozycja wymiany hetmanów. Jak wymienimy hetmany, przewaga białych zostanie, król wejdzie do gry. Król wejdzie do gry przez to, że tu są piony na E4, F4, król będzie mógł stanąć przy nich, a czarny król będzie miał linię szóstą tylko. Czarne nie chcą wymieniać. Goniec E1. Przerzucamy gońca na B4 albo na C3, bo tu są miłe nam obiekty do ataku. Skoczek F5. No taka pułapeczka. Pion jest związany. Odchodzimy hetmanem na D3. A6. No taka pułapeczka, żeby przyjść gońcem na B5. Przestawiamy gońca jednego. Zabieramy z linii E. Hetman B5. I hetmana trzymamy w centrum. Przy pustej szachownicy hetman w centrum atakuje najwięcej pól. Tym, którzy są leniwi i nie chce się liczyć, na pustej szachownicy hetman w centrum atakuje 27 pól, a w narożniku tylko 21. Znaczy jak stoi. Skoczek E7. No nie podstawiamy hetmana. Hetman wchodzi na czarne pole. Goniec C6. I teraz można było grać różnie. Można było grać hetmanem, a można zagrać spokojnie hetman. Goniec C3. Z naciskiem, o, tu, ale też hetman chce strzelić tu. Hetman chce strzelić tuś, bo pion G7 jest związany, nie będzie mógł zbić hetmana. Skoczek F5 oczywiście nie ratowało sytuacji. F6, rozsądne postawienie wszystkiego. Król idzie. Sytuacja jest taka, że czarny hetman nie może stąd za bardzo odejść, bo będą groziły maty. W związku z czym białe mogą podciągnąć króla pod przykryciem hetmana i pionka E. Przykładowo król H7, hetman E6, hetman D8, goniec E2, król E1 i białe realizują swój plan. Król F2, B5, no pion idzie na białe. Może czarne też uzyskają wolnego pionka. Teraz można by grać goniec B4. A można było też, tak jak w partii, hetman E6. Hetman wiąże skoczka. Po hetman D8 nastąpiłoby H4. I tu pion dochodzi do H5, ścieśnia pozycję białych pionów. I białe realizują przewagę. Skoczek C8. Wymieniać hetmany czy nie? No jak najbardziej wymieniać hetmany. I podciągnąć króla. Tu ktoś powie, że można było grać E5, Fe, skoczek E7. Goniec B7, no można było. A czy w szachach trzeba się spieszyć? Nie. Można spokojnie wzmacniać pozycję. Czy ruch E5 ucieknie? Nie. Goniec C6. Goniec H5. To skutecznie może odciąć czarnego króla. Nie pomagało teraz skoczek D6 z powodu E5. Z wygraną pozycją. Skoczek poszedł na B6. Nie jest to specjalnie gorsze, ani lepsze. Król D4. Nie spieszymy się. Podciągamy króla, który może grozić w ogóle podwójnym uderzeniem, ale pomaszerować do popionki czarne może. Może. Król G8. E5. Tu na razie nie za bardzo mógł król pójść, bo by nastąpił szach i strata pionka E4, więc to nie. Więc najpierw pion idzie na E5, powstaje wolny pion, goniec D7, król maszeruje.
nie można postawić gońca na c1, ale można zagrać a4. Wykorzystać, że nie można bić piona z powodu wiszącego pionka. Fe. Bijemy pionem, żeby uzyskać wolnego piona. Widzimy, pion kryje ważne pola, czarne. Goniec kryje ważne pola, oznaczone na zielono. Król f8. Król d4. Król broni piona, zwalnia gońca. g5. a5. Nie ma potrzeby redukcji pionów. Redukcja pionów korzystna jest dla strony, która się broni. Teraz król będzie... Pion A jest potencjalnym wolnym pionem. Naprzód. Szachin szach. Naprzód. Okazuje się, że król może zdmuchnąć również pionka H6. Goniec C6. Król F6. Skoczek E3. Goniec D4. No, żeby nie było szacha na D5. Skoczek D5. A teraz król wraca się w stronę przeciwną, bo skoczek na D5 stoi źle. Idzie na D6 i dopycha pionów. Bardzo dobra partia, która pokazuje logiczną grę w zasadzie od szóstego posunięcia. Zwracam uwagę, że goniec idzie po to, żeby zbić skoczka A3 i nastąpiła wymiana gońca za skoczka. Oddanie pary gońców. Rozwijamy. Wbrew pozorom wymiany pionów w centrum są korzystniejsze dla strony, która ma parę gońców, ponieważ będzie więcej pustej przestrzeni, a skoczki nie będą miały punktów oparcia w centrum. Goniec staje technicznie, to trzeba zapamiętać. Nie spieszymy się, poprawiamy pozycję. Chcemy wymienić wieżę. Jedna wieża się wymieniła. I druga wieża. I czy zarówno z hetmanami, czy bez, tu przypominam, że hetman z gońcem współpracuje lepiej, tworzą lepszy tandem, że tak się wyrażę, niż hetman ze skoczkiem. Wszystko zależy od jakości lekkich figur. Skoczek i znowu technicznie przesuwamy swoje piony E i F. Naskok, bronimy się. Hetman cały czas w okolicach centrum grozi bicie na H6, grozi bicie na F6. Tu już można zastanawiać się, czy nie ofiarować gońca na F6. Ale no, po co ofiarować gońca na F6, jak przeciwnik nie ma ruchów? I po wymianie hetmanów idzie król. Goniec odcina króla przeciwnika. Idzie król. Wolny pion w centrum, idzie król, zachowujemy piona na A i znowu idzie król. Król idzie poprowadzić pionka do E7. Król teraz idzie po piona H, a teraz król wraca. Czarne poddały się, uznały, że nie są w stanie uratować pozycji. Bardzo dziękuję za uwagę.